dwie serie self-armatnich, każda licząca po 96 wystrzałów, upamiętniających 96 lat życia królowej Elżbiety II, zostaną oddane w Londynie w piątek o godzinie 13. Przykazał w piątek rano pałac Buckingham. Jedna z nich będzie miała miejsce w Hyde Parku, a druga w twierdzy Tower of London. O godzinie 15.30 premier Wielkiej Brytanii Liz Truss i jej gabinet spotkają się z Karolem III. Zaczynamy kolejną część wydania specjalnego dnia z Republiką, a państwa i moim gościem jest Jerzy Byczyński, British Post. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, dzisiaj cały świat patrzy właśnie w stronę Wielkiej Brytanii, patrzy na to, co się dzieje, ale przede wszystkim jak obywatele Wielkiej Brytanii, jak podwładni królowej Elżbiety odbierają informację właśnie dotyczącą śmierci swojej królowej. Ja przyleciałem z powrotem do Londynu z Polski wczorajszego wieczoru. Dowiedziałem się o tej informacji, iż królowa Elżbieta II odeszła tuż po wylądowaniu. Cały samolot zaczął sprawdzać swoje telefony. Słychać było tylko dziesiątki wiadomości, telefonów. Niektóre osoby po prostu płakały. To było cała ta w zasadzie moja podróż do domu była taka po prostu smutna, ponieważ duża część ludzi w metrze, nie wszyscy, ale duża część ludzi w metrze, było widać, że po prostu płakała, że czuła się, że coś się niezwykle smutnego wydarzyło. Rozmawiałem też z Polakiem pracującym w metrze londyńskim, który też mi mówił o ludziach, którzy po prostu chodzili gdzieś w kółko, nie wiedzieli, nie mogli się odnaleźć. Jest to ogromna strata dla Wielkiej Brytanii. Królowa była taką osobą, takim ogniwem, która spajała naród. Ludzie mogli mieć poglądy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, natomiast ten taki szacunek dla monarchii był widoczny wszędzie. To są nie tylko monety, to nie tylko ta symbolika królowej widoczna w zasadzie wszędzie w Wielkiej Brytanii, ale to też jej taki niesamowity charakter. Tą osobą, jaka była, która potrafiła się spotykać z dziesiątkami, z setkami przywódców światowych, wygłaszać płomienne przemówienia do narodu, mówić bardzo wiele, ale jednak nie dzielić, tylko łączyć. Także ta żałoba narodowa, która teraz się rozpoczyna, ogarnie cały kraj. Dzisiaj o godzinie 7 czasu polskiego będziemy mogli wygłosić przemówienie króla Karola III. Czy my dzisiaj możemy teraz spodziewać się właśnie tego, co powie król III, Karol III? Tak, dziś wieczorem jego przemówienie, które zostanie nagrane chwilę wcześniej, zostanie opublikowane. Także domyślam się, że w większości domów, lokali, które będą otwarte, to przemówienie będzie możliwe do obejrzenia. 7 papieży, 13 prezydentów Stanów Zjednoczonych, 15 premierów Wielkiej Brytanii, w tym między innymi Churchill, Wilson i Thatcher. Proszę powiedzieć, jaki wpływ królowa Elżbieta II miała wpływ właśnie na wielkich polityków, na przywódców wielu państw? Ja myślę, że jeśli popatrzymy sobie na stricte przywódców brytyjskich, to, że królowa zaprzysiężała dziesiątki premierów, to się wręcz wydaje takie niemożliwe. My wiemy o tym, jakie były, że ona się znała z Winstonem Churchillem, osobę, którą my znamy z książek historycznych. Ona przy takiej długiej ilości swoich rządów stała się sama taką osobą historyczną, taką żywą legendą i te spotkania jej z najważniejszymi przywódcami były ogromnie wpływające, myślę, że na świat. Jej na przykład relacje z Watykanem, była pierwszą brytyjską monarchinią, która złożyła wizytę państwową w Watykanie. To był ogromnie ważny dzień w 1961. Także jej spotkania z Janem Pawłem II. Tych zdjęć w internecie jest niezmiernie dużo. Ja sam na swojego Twittera wrzuciłem właśnie jej zdjęcie z Janem Pawłem II. Myślę, że jej to takie wsparcie, o którym
politycznie się nie mówiło, ponieważ nie wiadomo nic o jej poglądach politycznych, jednak było ogromnie obecne. Już mówiąc też o samym Twitterze, to też wyczytałem, że królowa była pierwszą monarchinią, która zaczęła używać Twittera. Także ona potrafiła połączyć tą tradycję, tą przeszłość, szacunek dla tego, co się wydarzyło kiedyś, z tą nowoczesnością, z tymi nowymi nagraniami. Panie redaktorze, to ja tutaj na chwilę panu przerwę, bo to jest akurat ciekawostka. Myślę, że młodzi widzowie szczególnie się tym zainteresują. Królowa Elżbieta w 1976 roku jako pierwsza monarchini Wielkiej Brytanii wysłała e-maila. W 1997 roku z kolei z jej inicjatywy powstała strona internetowa poświęcona charytatywnym działaniom rodziny królewskiej. W 2014 opublikowała pierwszy wpis na Twitterze, a w 2019 roku zamieściła pierwszy post na Instagramie. Czyli pomimo wieku chciała iść z duchem czasu. Zdecydowanie tak. Ja też na to patrzyłem wśród swoich znajomych. Miałem wielki zaszczyt i przyjemność być zaproszony na ostatni jubileusz przy pałacu Buckingham. Były tam miejsca dla niektórych specjalnie zaproszonych, ale ludzie z Londynu czy z całego kraju po prostu się zjechali, żeby być wokoło tego pałacu Buckingham. Było wiele tam telebimów, można było słuchać różnych gwiazd, przemówień, najlepszej muzyki. I wiem, że te osoby młode, które nie interesowały się być może tak bardzo monarchią, nie interesują się tak bardzo polityką, ale chciały tam przyjechać, chciały być częścią czegoś wielkiego, tego jubileuszu. I myślę, że to był niesamowity dar, którego dzisiaj trudno, żeby politycy mieli, ponieważ trudno wytworzyć taki image, który królowa miała. Miała tam według sondaży 85-90% takiego zrozumienia, szacunku wśród Brytyjczyków, takich pozytywnych uczuć. Ona to potrafiła zrobić. Myślę, że jak mówimy o różnych monarchach, ja mam wielką sympatię do monarchii. Dla mnie jest smutne, gdy liczne monarchie światowe upadały. Tak się nie wydarzyło w Wielkiej Brytanii. Myślę, że właśnie... Chociaż sytuacji kryzysowych było sporo, panie redaktorze. Było. W rodzinie królewskiej były sytuacje kryzysowe i będą. Natomiast tych sytuacji kryzysowych z królową nie było. I dlatego, trudne sytuacje oczywiście były, natomiast jeśli patrzy na to publika, to ocenia ją tak pozytywnie, jako taką z jednej strony silną władczynię, a z drugiej strony taką przyjazną, przyjemną babcię, można powiedzieć, dla wielu, której często ludzie nie mieli własnych rodziców czy babci, nie mieli takiej styczności, ale czuli takie ciepło od niej, od jej przemówień, o to, że ona potrafiła zawsze zrozumieć, co się dzieje w kraju i wypowiedzieć się tak, żeby zostać pozytywnie odebraną. Panie redaktorze, muszę zapytać o to, jaką wiedzę i jakie zadania mogła przekazać królowa Elżbieta II nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss? Ja myślę, że jednym z najpozytywniejszych aspektów brytyjskiej monarchii było to, iż każdy następujący premier miał te audiencje u królowej, że jeździł do niej w wyznaczonym czasie, że mógł od niej nauczyć się tego, tej wiedzy, którą ona zdobyła przez te dziesięciolecia swoich rządów. To jest niesamowicie łączące, że coś istnieje, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, z każdej zmiany rządu na kolejny rząd, że to nie jest tak, że wszystko się wywraca, jeśli zmieni się Partia Pracy na Partię Konserwatywną czy odwrotnie, bo pozostaje ta instytucja i ta wiedza pokoleniowa. Także myślę, że dla Liz Truss, dla pani premier, to będzie niezwykle ciężki okres, ponieważ nadchodzą kryzysy energetyczne, wojna na Ukrainie. No nie widać jej końca jeszcze tak blisko, jakbyśmy chcieli. Także Liz Truss w zasadzie po paru dniach od objęcia tego urzędu
musi przejść przez ciężkie kryzysy. Natomiast mam nadzieję, że sobie poradzi. Musi sobie poradzić, nie ma wyboru, ponieważ czasy są tak ciężkie, tak trudne, iż albo Liz Truss zostanie następną Margaret Thatcher i wiele osób ma takie nadzieje, albo po prostu polegnie, więc tutaj wyboru nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciała jeszcze poruszyć ten wątek, który pan zresztą już poruszył, to znaczy jej działania charytatywne. Była patronką ponad 600 organizacji charytatywnych. Szacuje się, że za jej rządów na te cele charytatywne udało się zebrać 1,5 miliarda funtów. W ostatnim czasie również wspierała Ukrainę.